Witam wszystkich bardzo serdecznie, zadymiarzy, w nowym sezonie. Przed chwilką wystartował nowy sezon, 20 w grze Brawl Stars. Powrót na Rancho Strażnika. No i dzisiaj oczywiście odblokujemy sobie nowego zadymiarza, którym jest Perła. I czemu ona nie jest przetłumaczona na polski? Jest Pearl napisane tylko, a nie na przykład Perła. Ciekawostka taka. Na początku musimy oczywiście sobie kupić karnet zadymiarski. I jak widzicie, karnecik dostępny za 169 gemów. Ale jeszcze zobaczmy, czy czegoś ciekawego przypadkiem nie ma w sklepie. I jest, moi drodzy, pakiet klejnotów za 300 zł, 1250 klejnotów. A za 300 zł mamy normalny pakiet, gdzie jest tylko 950 gemów. Więc wiecie, co dzisiaj zrobimy, co nie? Kupimy za 300 zł gemów, więc zostawcie za to koniecznie łapkę w górę. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał. No i pamiętajcie, zanim kupicie jakieś gemy, nie zapomnijcie wpisać kodu Farel do sklepu. Będę wam za to mega, mega wdzięczny. Albo wystarczy klikniecie pierwszy link w opisie i wtedy kod Farel sam wam się automatycznie wpisze do sklepu, jak odpalicie Brawl Stars. Dobrze, moi drodzy państwo, zaczynamy! Klikamy, płacimy, mieli, mieli, mieli i zakup został pomyślnie sfinalizowany. 1250 gemów trafia na moje konto. 40% ekstra. Widzę, że błyskotki mi się świecą. Sprawdźmy, o co chodzi. Aha, maksymalnie 7000, a ja muszę wydać błyskotki. No dobra, błyskotki za chwileczkę wydamy, ale na początku aktywujmy karnet zadymiarski. Let's go! Oczywiście do odebrania mamy jeszcze 2750 błyskotek, ale to dopiero potem. Zanim odblokujemy Perłę, chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Ta osoba wygrywa 50 zł PSC oraz nowy skin do Rodeo Hanka. Gratuluję! Dzisiaj też, moi kochani, przewidziałem dla was konkursik. Każdy, kto kliknie pierwszy link w opisie, potwierdzi, że ma zainstalowane Brawl Stars, bierze udział w konkursie na 100 zł PSC. Klikajcie, pierwszy link w opisie. Wyniki ogłoszę w następnym odcinku, czyli już jutro lub pojutrze. Lecimy teraz z kupowaniem karnetu zadymiarskiego. Wiem, że to jest strata gemów, ale czego nie robi się dla widzów. Każdy, kto jest nowy na kanale, niech zostawi teraz subika. Zostawi też łapeczkę w górę, bo tutaj lecimy grubo. 20 poziom, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9... I uwaga, Perła odblokowana, let's go! Mamy to, maszyna zniszczenia, nowy chromatyczny zadymiarz. Zadymiarz odblokowany, wybieramy sobie perełkę. Oczywiście perełka też będzie teraz upgrade'owana. Let's go, okej. Okay. Brakuje mi jeszcze kilku żetonów, więc teraz weźmy sobie w karnecik zadymiarski. Punkty mocy, gemy do zwrotu. Pyk, pyk, tutaj mamy sławę. Zobaczcie, zaraz kolejny poziom sławy, ale wiksa! Pyk, pyk. Dobra, cyk, cyk. Cyk, cyk, okej. Okay. I teraz już powinienem ją ulepszyć, tak jest. Mamy możliwość ulepszenia na poziom wyżej. 10 poziom mocy. Wybieramy perełkę. Weźmy sobie teraz grę solo. I oczywiście wszystkich aktywnych widzów zapraszam do mojego klanu DFRL Team. Co jakiś czas wyrzuca mnie aktywnych członków. Więc jeżeli chciałbyś dołączyć w moje szeregi, no to zapraszam. Klub na nowo żyje. 30 członków po ostatnim filmie. Naprawdę sporo osób dołączyło, więc witam wszystkich serdecznie w klanie. A teraz zaczynamy. Mam nadzieję, że pierwszą gierkę nie przegram. Jak widzimy, same borowiki w sumie na mapie. Lecimy z temacikiem. Pyk, pyk, pyk. Ciasteczka gorące są grzane. Pięknie. Siema szelka, siema szelka. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Padam. Nie przeżyję, bom, 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 bom. Leżysz, pierwszy power cubes i pierwszy frag na moim koncie. Tutaj gdzieś jest oponent jakiś. Pyk, 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 ciasteczka, tak, to jest Jesse. Okej, 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 okej. Jak widzicie, u góry, nade mną jest nowy pasek. Pasek przegrzania pieca. Jak ktoś nie oglądał odcinka z testowania Perły, no to już wam tłumaczę, na czym to polega. Im piec bardziej rozgrzany, tym ciasteczka są mocniejsze. Dajemy teraz ulta, boom. Ach, źle to zrobiłem, myślałem, że jeszcze sięgnę tych oponentów. Wow, 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 Jackie, padaj. Wielkie starcie, postaram się jeszcze nabić ulta, bo ult polega na tym, że nasza perełka wybucha. I taki wielki damage robi, BOOM! Za 4888. Mocno! Pierwsza bitwa za nami, udało się wygrać. Lecimy dalej. I pokażę wam jeszcze szybciutko statystyki. Szybkość ruchu normalna, cechy. Obrażenia zadawane przez tego zadymiarza rosną powoli z czasem. Tutaj chodzi o te rozgrzane ciasteczka w piecu. Obrażenia na chwilę obecną na 10 poziomie 5 razy 494. Zasięg daleki, szybkość przeładowania normalna. Obrażenia od super ataku, czyli ostudzenia 2945. Bardzo, bardzo mocno. No i oczywiście punkty życia 8 koła, prawie na samym początku. Kupmy sobie teraz dwa star power, oczywiście, że tak. Na początku spalone ciasteczko, pierwszy star power. Weźmiemy sobie jeszcze wyposażenie w postaci
pięści. Dodatkowe obrażenia załadujemy i weźmiemy sobie jeszcze super atak. Zużyje 50% mniej ciepła po użyciu. Okej, wybieramy. Pierwszy star power. No i oczywiście, że załadujemy sobie jedno wyposażonko i myślę, że jedno wyposażonko to HP. Plus 50% do regeneracji. Jest też szafeczka za 29 gemów, jest też do kupienia nowe przebranie. Vintage pair. Oczywiście, że bierzemy. Dlaczego mielibyśmy nie wziąć? Wybieramy. No i mieliśmy jeszcze sobie kupić coś za błyskotki, bo mamy ich troszeczkę za dużo. Co jest ciekawego w sklepie? Jaki skin chcielibyśmy kupić? Może coś ma mech do kupienia za błyskotki? Okej, okay, Monster Truck do kupienia, mech. Wybieramy. To jest jeden z takich lepszych skinków. Za błyskotki kupiony. No i zobaczmy sobie jeszcze, może coś Sandy ma do kupienia fajnego. Za błyskotki, nie? U Sandy'ego mamy wszystko. U Leonika. Ma pan coś za błyskotki? Ma. Takiego Tigera. 1000. Taniutko. Okej. Okay. No i na chwilę obecną nam starczy, bo zostało mi tylko 1000. Gramy dalej. Tylko, że tym razem sprawdźmy sobie, czy mamy jakieś misje. Mamy misję tryb duo. Gramy. Po tym meczu odblokujemy sobie oczywiście jeszcze jeden star power i jeszcze jeden gadżet. I zobaczymy, który zestaw jest lepszy, co nie? Jak widzicie, mamy nowy gadżecik. Się fajnie nam tutaj zaświecił. Postaram się od razu wjechać w tych chłopów. Dobra, gadżet. No nie no, zabrali mi wszystko. Najgorzej. Dobra, tutaj jest Max, która ucieknie mi? Uciekła. Uciekła mi Max. Gdzie ona jest? Do góry pobiegła. Ajajajajaj. Dobra. Spoko ją wyjaśnił z Barleito. Dobra, 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 dobra. Porobiony. Szybki mecz, wielkie starcie. Co jest? Mega prosto poszło. Nawet nic nie przetestowałem tych nowych moich gadżetów i star powerów, bo nie było na kim. Tu jest. Bomba, bomba, bomba. Ale porobiony. I patrzcie na to. Siema Willow. Odejdź, odejdź, odejdź. Moja, 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 moja. Dobra, moja Willow, moja, moja. I ultem zabijemy. Raz, dwa, trzy. Ult. 8098. Ale potężny damage. Łącznie zadałem 22k. A tak naprawdę strzeliłem tylko kilka razy. Mamy też knockout, więc prawdopodobnie knockout będzie ciekawszy. W przeciwnej drużynie Brock, Squeak i Jackie. I mam laga mocnego. Halo. Halo, wieża. Czy wy widzicie, co się dzieje? Mega lagi. Wow, i to nie tylko u mnie. To też u innych graczy, z tego co widzę. Nie idzie nic zrobić. Porobię ich? Patrzcie, jaka walka na lagach. Nie wytrzymam zaraz. Pokonałem go, jakim cudem. Kolejny gadżet. A, tamten nawet mi nie zaliczyło, że go użyłem. Dobra, porobiony. I pies wybucha. Boom. Eksplozja. Piękna runda. Coś mi się wydaje, że chyba serwery zostały przeciążone. Tyle osób zaczęło grać. Okej, okay, Brock do mnie ładuje już z daleka, widzę. Zaspamowałem troszeczkę atakiem. Chyba go porobię. Ale nic nie wiadomo. Dobra, potrzebuję szybki ultimate attack na tą Jackie. Ładuj ulta. Wybuchaj, Farel. Na lagach. Patrz, dwóch pokonam. Prawie. Ciasteczka. Nie, padam. Dawaj. Co za gierka. Czy my wygraliśmy? Nie. Dajcie znać w komentarzu, czy też mieliście lagi, jak odpalił się serwer. Uwaga, porobi tego Squeaka, czy nie? Nie, no nie mogę patrzeć, jak ta gra wygląda. Jak my to wygramy, to jest mistrzostwo świata. Nie! No strzelaj w niego! Kto to wygra? Okej, okay, jest klepa, jest klepa. Wow! Będzie 10 HP, no nie wytrzymał zaraz! Nie! Ult poleciał! Dobrze! Mamy to! I lagi puściły od razu, widzicie to? Od razu lagi puściły po przerwaniu meczu. Niesamowite. Dobrze, zagrajmy sobie jeszcze raz ten sam tryb. Mam nadzieję, że teraz nie będzie lagów. Nie ma już, tutaj widzę, animacje są płynne, więc spoko. Okej, okay, Penny, Carl. Jest szansa z nimi wygrać. Nie powiem, że nie. Uwaga. Carl, bomba, 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 bomba. Ale dobra jest ta moja postać! Jeju! Szybko, że ja ich tak ładnie spuszowałem. Dobra, bierzemy palące ciasteczka. I po ile takie palące ciasteczka uderzam na początku? Po 600. I boom, eksplozja. Leży, nice. I znowu palące ciasteczko. To leci do oponenta. Ciach, 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 ciach. Wszystkich pokonałem, całą trójkę. Nie ma co gadać, moi drodzy, perła. Jest dobra, epicko. Dobrze, myślałem, że ten star drop będzie jeszcze lepszy. Uwaga. O, punkty mocy do zadymiarza. Fakt. Bo to jest 71 zadymiarz na 71. Więc mam odkryte już wszystkie pokemony. Dobrze, moi drodzy. Teraz wskakujemy i kupujemy drugi gadżet.
Drugi gadżet nazywa się upieczone z miłością. Następny podstawowy atak powoduje wystrzelenie idealnie upieczonych ciasteczek, które zamiast zadawać obrażenia przywracają sojusznikom 25% zdrowia w czasie. Czyli teraz będziemy takim klerykiem, tak mógłbym to nazwać. Więc wybieramy sobie upieczone z miłością i drugi Star Power, tarcza termiczna. Gdy poziom ciepła wynosi ponad 80%, ponoszone obrażenia spadają o 20%. W sumie ten pierwszy troszeczkę lepszy. Wybieramy drugi Star Powerek. Hiperdoładowanie jeszcze nie jest dostępne do tej postaci niestety. No i zagrajmy sobie jeszcze raz, tym razem duo. Zróbmy teraz sobie taki challenge. Jesteśmy w drużynie z Cordeliusem, że tak naprawdę Cordelius będzie bił wszystkich, a ja postaram się leczyć go. Okej. Okay. Ciasteczka! Nie trafiłem ciasteczkami leczniczymi! Dobra, bij Cordelius! Nice. Polar Bear. Tak się nazywa chłop. Miś polarny nam się tutaj odpalił. Dobra, szybciutko, szybciutko, szybciutko. Uważaj, Cordelius, nie padaj. Nie padaj! Uleczyłem go? Tak, uleczyłem go po 198 leczę. No i padł Cordelius. Dobra, 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 dobra. To są moje cuby, to są moje cuby, stary. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Czekamy na mojego Cordeliusa. Okej, okay, Cordelius już jest. Będzie ich wyjaśniał, a ja będę go leczył. Uwaga, patrzcie na to. Cordelius, atakuj! Po 700 go uleczyłem, zniknął. Użył ulta. Zabrał tamtego w zaświaty? Chyba tak, ale już nie mam gadżetu leczniczego. Więc niestety, ale Cordelius... Muszę ci pomóc. Patrzcie, zabrał go zaświaty. I on teraz nie może używać tam ulta. Bomba. Spoko. Spoko, Star Powerek. Fajny gadżecik, można leczyć, więc zagrajmy jeszcze raz, bo chłop wyraża na to chęć. Postaramy się teraz wyjaśnić więcej oponentów. Ja znowu nie będę za mocno atakował, tylko w krytycznych sytuacjach, a postaram się, żeby właśnie Cordelius wygrał. Będę go kierował cały mecz, więc lecimy. Prawdopodobnie to też jest jakiś widzu, więc pozdrawiamy widza, misia polarnego. Barley, odejdź mi stąd. Dobra, pięknie Cordelius, dobił. Dobi, pięknie Cordelius, ładnie ich lejesz. Tak ma być. Okej, okay, zabrok. Uleczę, leczę, leczę. Nie trafiłem ciasteczkami najgorzej. To są moje cuby wszystko. Poczekamy na Cordeliusa. Okej, okay, u góry są ciasteczka jakieś. O kurczę, zabiłem chłopa niechcący z daleka. Idź po te cuby. Okej. Okay. Zabrał go w zaświaty, git. Ole, wyjaśnił go. Łatwiutko, dobra. Mam jeszcze dwa gadżety, więc jestem w stanie go uleczyć. Dawaj, dawaj, walcz z nią. Okej. Okay. O nie, 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 dynka, 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 daj na mic! No dobra, nie udało mi się uleczyć, ale szybko poszło. Jeszcze raz, jeszcze raz. Za dużo ma power cubesów mój Cordelius, on musi mieć mniej, zdecydowanie. I powiem wam szczerze, że to wcale nie jest takie proste, żeby kogoś uleczyć, jak użyjemy gadżet, chyba że jakbym użył gadżet i auto-aimował atak, rozumiecie? Czy wtedy bym uleczył? Sprawdźmy to. Nie, bije oponenta od razu. Ale przypał był. Czyli tak się nie da, że użyjecie gadżetu, dacie później auto-atak i on uleczy z waszego ziomeczka, jak w przypadku na przykład Barley'a. Aj, niepotrzebnie podniosłem tego cuba. Dobra, lecisz, lecisz, Cordelius, lecisz. Lecisz, 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 ja leczę. Tak, na szelkę od razu, wariancie, dobra, uleczony, uleczony. Wyjaśniasz ją pięknie. Tak ma być. Cordelius, leczę, 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 dobrze. Widzieliście, jaka współpraca, widzowie? Już nie mam gadżetu, więc wjeżdżam do akcji też. O kurczę, to jest Dynamite, który będzie rzucał w nas pewnie. Dobra, jest nitka. Leży nitka. Okej, ziomek się zrespił, gaścik. Bierz go w zaświaty, stary. Ult, 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 ach. Dobra, to jazda z tematem. Szelka, naklejka. Zawijaj ją w zaświaty, stary. Do innego wymiaru, albo daj na Majka do innego wymiaru porwij. Dobra, on szelki raczej chyba nie chce porywać. Tego porwij. Aj, tego go pokonałeś? Tylko? Go, nie trafiłeś. Dobrze, let's go, mamy to. Naprawdę przyjemnie gra się tym zadymiarzem, mi się naprawdę to bardzo podoba, mamy też do odebrania nową odznakę, tutaj jeszcze punkty sławy odbierzmy, trochę golda, gold się zawsze przyda, mamy też punkty mocy, możemy ją podnieść w sumie na maksymalny poziom, perełeczkę, dlaczego by nie, przyda nam się to na pewno, pek, 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 perełka, moi drodzy. Maksymalny poziom 11 na perle. Sprawdźmy teraz statystyki. 8400, 5 razy 520, obrażenia od ulta 3100. Maksymalna, mocna zadymiarzu. Cordeliusa
Niedawno dopiero co odblokowałem i stwierdzam, że na razie nie będę nim za mocno grał, więc wstrzymam się, jeżeli chodzi o maksowanie Cordeliusa. Odbierajmy jeszcze księżycowe tokeny. Nie pamiętam już nazw tych wszystkich tokenów, jest tego za dużo. Pyk, pyk, chemiki. Okej, okay. Też na Alei Pucharków odbierzemy sobie nagrodę. No już prawie, moi drodzy. Mamy odblokowany kolejny poziom sławy. Dokupmy 100 punktów sławy. Patrz, tak mało brakuje! Kolejne 100 punktów i mamy kolejną księżycową sławę na poziomie trzecim! Let's go! Na dzisiaj to było tyle. Jak wam się podobało, łapka w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie, żeby kliknąć pierwszy link w opisie, potwierdzić, że macie zainstalowane Brawl Stars, a wtedy bierzecie udział w konkursie na 100 zł PSC. Wyniki ogłaszam w następnym odcinku. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się, hej!